Dzień dobry, witam serdecznie w piątek, ostatni dzień tygodnia, 11 dzień września. Z tej strony Michał, startujemy z naszym porannym przeglądem. Tradycyjnie zaczniemy sobie od EURUSD, interwał jednogodzinowy. Tutaj wczorajsza sesja amerykańska, właściwie samo jej otwarcie, w okolicy godziny, po godzinie 15 w zasadzie mamy wypełnioną strefę na wysokości zniesienia Fibonacciego 61,8, to jest poziom cenowy 1,1910, 1,1915. Też wyraźna biegunowość tutaj, biorąc pod uwagę początek września. Silna reakcja spadkowa, mniej więcej na w zasadzie około 100 pipsów tutaj mieliśmy reakcję, bo w okolicy godziny 21-22 rynek tutaj osiągnął to 1,1810. A więc mniej więcej 100 pipsowa reakcja spadkowa na tą strefę podażową. Jak najbardziej strefa pozostaje aktualna, natomiast zobaczymy, jaka dynamika też się ukształtuje podczas tej piątkowej sesji. Na razie, wiadomo, te godziny sesji azjatyckiej są zawsze dosyć spokojne. Po otwarciu rynku w Europie, rynków w Europie, ta dynamika na razie mocno nie przyspiesza, raczej te zasięgi są łagodne, bo przestrzeń godzinówki po godzinie 8 świecy H1 niewiele w okolicy 15 pipsów w zasadzie, więc dosyć skromnie. Poziom pozostawiamy sobie tą strefę. Też patrzę, czy coś bardziej lokalnego będzie szansa rozegrać. Zobaczmy. Z 30 minutówki ten swing lokalny wzrostowy, bo spodziewam się, że może tutaj drugiego ataku już nie być na zakończenie tygodnia, a czym później tym otwieranie pozycji piątkowe popołudnie też nie do końca ma sens, bo już zazwyczaj to jest taka trochę rozluźniająca pora weekendowa i też płynność zdecydowanie spada. Tak jak myślałem też, ta zrzutka tutaj ze strefy podażowej 1.19.10 osiągnięty został poziom zniesienia 61.8 właśnie z tego swingu wzrostowego. Bardziej moglibyśmy skupić się tutaj na tym lokalnym układzie pod takim względem, że mamy tutaj lokalne odreagowanie i jakaś kontra na głębokie wewnętrzne mierzenia 7,86 lub 8,86, a więc 1,1785, 1,1770 w oparciu właśnie o układy harmoniczne, czy to Gartleya, czy to FT pattern, w zależności od wykończenia i ukształtowania się punktu D tej formacji. Co w przypadku rynku DAX-a? Najświeższe schematy, naruszenie tej strefy FS100, 13250 punktów. W zasadzie moglibyśmy chyba ją skasować, bo teoretycznie strefa była broniona dosyć tak wyraźnie, natomiast ta precyzja była zdecydowanie niezadowalająca. Nazwałbym to bardziej, że tutaj to 786 zrobiło robotę. Czy to był klaster mierzeń? Też nie do końca. Zbyt duża przestrzeń tam występowała. A więc mieliśmy tutaj wybroniony właściwie poziom cenowy 13300 punktów. Niecałe 10 punktów od 786, więc bardziej tutaj bym oparł się na tym głębokim mierzeniu wewnętrznym 78,6, jeśli chodzi o rynek DAX-a, jeśli chodzi o opór. Teraz możemy skorzystać z tej korekty spadkowej, czyli układ typu overbalance, który wyznacza nam poziom popytowy na okrągłym 13 tysięcy punktów. Tak to wygląda na niemieckim DAX-ie. No, prawie 200 punktów od obecnej wyceny, ale jeżeli dynamika dopisze, to być może jeszcze przed otwarciem Stanów udałoby się taki target osiągnąć, bo widzimy, że w ostatnim czasie ta dynamika jest całkiem niezła. W przypadku GBPUSD, kabel, funt brytyjski do amerykańskiego dolara. Tutaj również wczorajsze godziny popołudniowe przyspieszony wzrost wartości USD. Pomierzmy sobie lokalnie tutaj tą korektę pędzącą 1 do 1 i zejdźmy może na nieco mniejszy interwał, 30-minutówka i strefa, która by nas interesowała na kablu 1,2925. AB, BC, punkt D na wysokości właśnie tego mierzenia FS100. Tutaj mieliśmy wybicie, natomiast jakaś tam biegunowość również tutaj nam występuje. No i myślę, że to jest jak najbardziej strefa, która dzisiaj na kablu może zostać rozegrana. Jeszcze takie lokalne mierzenie pomiaru ostatniej fali
w okolicy 61,8 się spodziewam, że to możemy zejść. I powiedzmy, że to 61,8 w dokładnością do mniej więcej 5 pipsów nam tutaj występuje jako potwierdzenie tej strefy podażowej. Dolar jen nie bardzo mi się podoba w ostatnim czasie, ale dla przypomnienia, górne ograniczenie jest testowane w zasadzie po godzinie 9. Tutaj dolne ograniczenie 105,25 cały czas obowiązuje na wysokości 61,8 ze swingu wzrostowego. Górne ograniczenie, tutaj prowadziłem taką linię, powiedzmy, trendu po ostatnich wierzchołkach. Tutaj pozwalamy sobie na jedno takie wybicie, żeby lepiej ukształtować, dopasować tą linię. No i widzimy, że to całkiem nieźle się sprawdziło, ten kąt, w jaki została poprowadzona. Mamy jedno, drugie, trzeci, jeden, drugi, trzeci test. I dzisiaj po godzinie 9 również gdzieś tam jakaś podaż się pojawia właśnie w okolicy 106,27. Natomiast moim zdaniem nie jest to już atrakcyjny schemat, żeby na pewno próbować tutaj jakichś shortów, gry od bandy do bandy, bo zbyt dużo już tych testów się odbyło i bardziej czekam na jakiś sygnał, jaki wygenerują notowania. Jeśli chodzi o dzień dzisiejszy, bo tutaj się znajdujemy w okolicy górnego ograniczenia, to liczę gdzieś na jakiś sygnał popytowy, zamknięcie jednej, drugiej świecy godzinowej powyżej i próby być może zagrania jakiegoś longa tutaj na ujku. Rynek złota, myślę, że ten schemat harmoniczny sobie już usuniemy. Wystarczająco rozegrany, fajna reakcja, cały czas wzrosty w takim bardziej lokalnym ujęciu. Sprawdźmy ten ostatni swing spadkowy. Tutaj możemy dzisiaj oprzeć się o tą falę. Zaczynamy od 1992, dołek na 1905, 1906. Aktualna strefa podażowa, raz przetestowana, poniekąd w dużym stopniu naruszona. Mamy 1960, mieliśmy 1966 w zasadzie nawet. Więc też bardziej nie liczyłbym na retest tej strefy jako strefy oporu i próbę zagrania na podwójny szczyt, a bardziej na rozwinięcie się układu harmonicznego. Tylko nie wiadomo, czy jeszcze podczas dzisiejszej sesji taki układ będziemy w stanie rozegrać, bo jesteśmy na 1942. Musiałyby się pojawić wzrosty na dobre 30 dolarów w zasadzie. Tak, wszystko zależy od dynamiki. I jeszcze schodząc niżej i bazując na tym swingu wzrostowym ostatnim, szukajmy bardziej układów live. Mamy 50, która powstrzymała nam rynek. Przetestowana właściwie podczas sesji azjatyckiej. 61,8 jakoś super nie wygląda, żadnej biegunowości, nic. Ta strefa 1929-1930 mocno przehandlowana. Dlatego nie do końca mi się podoba to zniesienie 61,8. Być może nic na złocie dzisiaj nie uda się zapolować. 1960 aktywna strefa podażowa. Czy na srebrze nieco lepiej? Zobaczmy. W zasadzie znajdujemy się gdzieś pomiędzy górną i dolną bandą. Dolna strefa na 50, 26,10, górna na 27,70. I w zasadzie tak myślę, że metale szlachetne do końca tego tygodnia myślę, że możemy sobie darować, jeśli chodzi o jakieś próby, czy też lokalne. Poczekamy po prostu, jak ta zmienność wróci i jak te układy zaczną się zarysowywać nieco w jakimś szerszym może horyzoncie czasowym też trochę, bo raczej nierealne jest, żeby udało się rozegrać dzisiaj dolną lub górną bandę. Górna o wiele bardziej mi się podoba, bo mieliśmy silną tutaj biegunowość i 61,8 ze swingu spadkowego, no ale raczej to nie będzie układ na dzisiaj.